Witam. W pierwszym odcinku gry Minecraft, to jest akurat moja druga seria, w którym będziemy grali w Survival. No to więc, akurat tutaj zaczęliśmy. To jest miejsce spawnu. Już tu parę rzeczy zdobyłem. Pozostanie nam zrobienie jeszcze łódki i będzie trzeba udać się w miejsce, gdzie są jakieś domki. I tak w tym miejscu akurat domów nie ma. Dobra, mamy łódkę. No i zaczniemy naszą przygodę. No dobra, czyli będzie trzeba się udać tutaj, tylko niestety już jest noc. No i będziemy szukać jakiejś wioski, w której będzie można się ulokować. No i oczywiście wyczaiłem miejsce, gdzie takie wioski mogą być, bo tutaj w tej lokalizacji no to ciężko w ogóle znaleźć. Wcześniej już tutaj byłem, to węgiel zbierałem. Czyli zrobiłem takie już zapasy na taką wyprawę. No i najlepiej jest się udać jak najdalej od spawnu, ze względu na to, że inni gracze mogą również wejść, no i mogą zacząć niszczyć, a tak to ciężko będzie ich mnie znaleźć. Jakieś żaby tutaj skaczą. Oczywiście żadnej mapy tutaj nie używam, ponieważ jak ja zacznę tutaj używać mapy na samym początku gry, no to inni gracze również będą mogli z takiej mapy korzystać. Wtedy by to pójść. Najlepiej by było zejść na dół właśnie. Nie tędy pójdziemy, już mnie zombiaki gonią. No dobra. O, tu jeszcze nie byłem. A widzę, że jest jeszcze węgiel. Czyli kierujemy się w kierunku morza. Tam jest taka wyspa oczywiście, ale będzie trzeba ją ominąć. Dobra, stawimy tutaj łódkę. I czy mam tutaj gdzieś? A jest tutaj. Czyli popłyniemy najpierw w tym kierunku.
Kto będzie sprytny, to mnie będzie mógł znaleźć. W którym to miejscu by postawić? No, tutaj. No dobra. Czyli jest mniej więcej oświetlone miejsce, w którym ja tutaj byłem. No i te miejsca akurat już są raczej bardziej nieznane. Zobaczę, czy tutaj w ogóle da się postawić to. No dobra. Czyli mamy tutaj lodową krainę. Ja raczej nie przepadam za lodowymi krainami. No, a tutaj będzie można postawić kolejne. W ten sposób będę mógł wrócić do miejsca spawnu, chociaż inni gracze też mogą tak postawić, zrobić. Tylko niestety nie będą wiedzieli, w którą stronę poszłem, bo ja tak zrobiłem w trzech kierunkach z tymi świeczkami, znaczy pochodniami. Dobra. Kawał drogi tutaj widzę, że jest. Czyli tak łatwo do mnie nie dopłyną. A tak to będą musieli, aby do mnie się dostać, iść po współrzędnych. Czyli bez mojej zgody nie znajdą. No, dawaj, dawaj. Czyli płyniemy dalej. I jeszcze będę mógł sobie dorobić, w razie czego. No, mamy w końcu jakąś wioskę. Czy jest sens dalej dawać? No, zobaczymy. No i dobra. I zobaczymy, co to jest za wioska, czy jest pusta czasem, czy jest jakieś życie w niej. No, widać z daleka, że jeszcze ktoś tam sobie żyje. Widać tutaj.
No trochę rozległa jest ta wioska. Czyli znaleźliśmy jakąś wioskę, w której będzie można tutaj się nią zająć. I zobaczmy, czy okolice tej wioski, tak przy okazji. No całkiem nieźle tutaj jest. No zobaczmy, tutaj jeszcze jest. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy ciekawego. Tam są jakieś drzewa. A, i tam jest jeszcze jedna wioska. No dobra, zobaczmy tamtą wioskę. No, tylko tutaj mało drzew jest. Będzie trzeba porozmnażać drzewa, aby cokolwiek tutaj interesującego zrobić. Czyli w przyszłości będzie można tutaj na tym moim survivalu połączyć się te jakieś wioski drogami. Ciekawe, co tutaj jest. No ciekawy dosyć teren. Czyli zaczęliśmy od takiego leśnego terenu, a kończymy na takim mniej więcej. No dobra, czyli mamy tutaj taką wioskę. Porozglądamy się jeszcze po tej okolicy. Mi się wydaje, że nie ona jest. Nie jest bardziej te domy. To to jakaś wyspa? O, wyspę mamy. Kilka domków. Trzeba by było mur zrobić, aby ochronić się wieśniaków. To chyba wygląda na jakąś wyspę. W Minecrafcie mam takie właśnie ulubione drzewa. Które używam do budowli. O, jest miejsce też na kopalnię. No dobra. Czyli będziemy zasiadać tą wysepkę. Czy wyspę. Posadzimy tutaj wiele drzew na pewno. Parę takich sadzonek już nabrałem. Nawet jest i bazar. No, całkiem nieźle. No to więc jeszcze wystarczy nam, by porobić tutaj mury, aby obtoczyć całą wioskę. Oświecić tę wioskę by się również przydało. Zbudowałem oczywiście tutaj jeszcze małe pole. No i do tego pola będzie trzeba oczywiście zbudować jakąś szklarnię, ale będzie to pole w innym miejscu. Tak jak teraz zrobiłem, aby to było na obecną chwilę. Czyli na teraz.
Czyli będzie trzeba również porobić tutaj też, możliwe, no i kanalizację spróbuję też jej porobić, ale to będzie w następnych odcinkach. Czyli, co by tutaj dalej? No i będę musiał jeszcze pójść po sadzonki drzew, tych, których ja lubię, czyli takie to są choinkowate drzewa, aby móc zwiększyć, powiększyć tą całą wioskę i rozmnożyć przede wszystkim wieśniaków, aby było ich jak najwięcej. Wtedy będzie można gdzieś tutaj wyżej wybudować jakiś zamek, a to miasto będzie w takiej mniejszej dolinie. Znaczy dolinie, nie dolinie, tylko takim no niżej położone miasto. Czyli w następnym odcinku już troszeczkę podbuduję mury obronne. Na razie z ziemi najlepiej, bo to ziemię najszybciej można jest wykopać. No i zrobić taką mniej więcej prowizoryczną obronę przed różnymi tam potworami. No i oświetlenie. Już troszeczkę więcej już dałem tutaj oświetlenia. Ale będzie trzeba jeszcze trochę tutaj nad tym popracować. Ponieważ potwory nawet na dachach potrafią się respić. No to więc. Czyli w następnym odcinku to już połowa z tego, co tutaj jest, na pewno będzie. Część jest zrobiona, aby móc jak najszybciej no, zbierać surowce na budowę jakichś no, struktur jakiegoś na przykład zamku. A przede wszystkim to będzie trzeba w pierwszej kolejności rozmnożyć tych naszych wieśniaków. To więc żegnam i zapraszam do następnego odcinka z mojej nowej serii, już drugiej z Minecraft, w którym będę od czasu do czasu na pewno nagrywał kolejne odcinki. No i oczywiście będę nagrywał z pełnymi materiałami surowców. I każdy odcinek, no to wiadomo, będzie troszeczkę, no, przy każdym odcinku, no, w tej wiosce będą kolejne zmiany, jakie tutaj będę wprowadzał w tej mojej wiosce, by zrobić to takie małe, przynajmniej, miasteczko. Więc, minęło już parę miesięcy. Trochę już tutaj zdążyłem pobudować i to już jest nasza jaskinia, którą tutaj zaczęliśmy na początku filmiku. I możemy najpierw zwiedzić naszą jaskinię. Mniej więcej tak ją rozbudowuję. Kawałek po kawałku tutaj usuwam różne, znaczy te bloki, ze względu na to, że będę chciał tutaj na samym dole zrobić kopalnię. Czyli mniej więcej tutaj będzie kopalnia na takim poziomie. Na takim głębokości. O, jeszcze nawet żelazo. Ale na razie nie zbieram tutaj żelaza, bo już w pewnych jaskiniach już pozbierałem. Teraz zobaczymy nasze miasteczko, które zbudowałem. Jak teraz wygląda po paru miesiącach nasze miasto. Czyli wybudowałem tutaj wieżę, postawiłem. Ogrodziłem całe to miasto. I parę domów też wybudowałem. Czyli tutaj na razie się nic nie zmieniło, ale mamy taką wieżę. Nie jest jeszcze tak całkiem urządzona, ale za to możemy popatrzeć się, jakie są ładne widoki z tej wieży.
Czyli mamy coś takiego. Tutaj jeszcze brakuje mi okien. No i tą część, co tutaj jest, również wybudowałem. Czyli wyrównałem tam teren i postawiłem bramę, znaczy dwie bramy. No i oczywiście też i farmę zbudowałem i zasadziłem ten akurat ten teren, który widzieliście na początku filmiku. Pokryty jest teraz lasem. Znaczy nie byle jakim lasem. No i o, jak widzicie, na razie to tak wygląda. Brakuje jeszcze dużo rzeczy, aby to całą wieżę urządzić. Również jeszcze wybudowałem gospodę. Czyli w tym miejscu postawiłem taką gospodę. Czyli można tutaj, wiadomo, wejść. Tutaj jeszcze łażą sobie. Mamy jeszcze ladę, kuchnię, no tak jak tutaj w gospodzie bywa, tylko brakuje tutaj jeszcze pożywienia. Ale pożywienie też tutaj postawię i na tych stołach tak, żeby nic nie było, to dam tutaj, porozkładam jakieś ciasta czy coś. Kolejna chałupa to jest ta tutaj wybudowana. No tutaj jeszcze zbyt dużo rzeczy nie ma. No i jeszcze można wejść tutaj wyżej. No i też jeszcze tutaj dużo rzeczy brakuje. W pełni wyposażony jest budynek gospody. Czyli jeszcze tutaj ten dach mamy, w którym się znajdują trzy pokoje. Tak to właśnie te pokoje moje wyglądają. To jest jeden. No zbyt dużo się tutaj nie mieści. Jeszcze się czegoś tam dorobię, to tutaj jeszcze udekoruję to wszystko. Kolejny pokój to jest taki. Przydałby się jeszcze jakiś, nie wiem, dywanik, coś aby to ożywiło. No i pokój salonowy z dwoma łóżkami, no i kuchnią. No jest całkowicie wyposażony razem z tym pokojem. No możemy się jeszcze przyjrzeć murom obronnym, bo też tutaj tak jak na początku filmu mówiłem, że to przebuduję. Czyli tutaj usunąłem część ziemi, część wyrównałem. No i to tak wygląda teraz, jak widzicie. No co jeszcze? Jeszcze mi pozostaje pokazać, co stworzyłem, to kanalizację. No, kanały muszą być. Gdzieś tutaj jest jedno z wejść do kanałów. No właśnie tutaj. W kanałach też można tutaj coś ciekawego porobić. Na razie to tak wygląda. Ale część już jest gotowa. Brakuje jeszcze wody w tej kanale, w którym będę też i umieszczał. Czyli tutaj mamy ten kanał, jakim będzie. I tutaj jeszcze jest wyjście, ale to już jest przy porcie, którego jeszcze nie zbudowałem. Czyli to jest taki port, ale tu będzie zupełnie inny port. I na pewno portowe budynki będę chciał tutaj postawić. No, będę musiał coś przekąsić. No i będzie mniej więcej kanał mój wyglądał mniej więcej tak, jak tutaj widzicie. Na razie jest tylko taki prosty korytarzyk. Tych korytarzy będzie o wiele więcej, a on na razie tutaj prowadzi w te miejsce. Tu posadziłem, aby tutaj te
zombiaki mnie właziły przez ten mur. I tutaj mniej więcej postawię jeszcze kilka budynków rzędem, zrobię fosę i tam dalej będzie cały mój zamek postawiony. Co jeszcze miałem wam pokazać? Nie pokazałem wam jeszcze mojej farmy. Cały ten teren, który tutaj widzicie, jak był na samym początku filmu, on się zmienił. Więc posadziłem tutaj las. Pójdziemy drugą bramą. Tu jeszcze będę musiał coś zrobić, aby było łagodniejsze wejście. To pozamykam to wszystko. Mury obronne jest tutaj, są jeszcze nie dokończone. Tutaj muszę jeszcze jakąś wieżę dobudować. No i jesteśmy teraz na takim mniej więcej mostku. No i tu jest ten cały las. Ale nie będziemy zwiedzać oczywiście drzew. Miałem pokazać wam, zanim całkowicie noc zapadnie, moją farmę. Czyli droga na farmę. Czyli mamy tutaj budynki farmowe. Tutaj mam jeszcze zakątek takiego, no, drwali, gdzie można by było niby tutaj coś tam robić. Dwa budynki jeszcze tutaj nie są zamieszkałe. No, wynajduję różne drzewa na mapie i tutaj sadzę w tej całej okolicy. Tu mamy stodołę. No, jak widzieliście, stodoła jak na stodołę dobrze chyba wygląda. Jeszcze jest dom farmera. Mamy jeszcze zagrodę z kurami. Czyli mniej więcej to tak też można sobie urządzić. Dobra, zobaczę, bo tutaj mam mało życia. No i pozostaje wam jeszcze pokazać, jakie zmiany tutaj dokonałem. To no, mamy tutaj parę pól. Pola, zagrody, no i rośliny te, które tutaj są, to również musiałem porozmnażać. Bardzo łatwo się je rozmnaża i powodują obrażenia, nawet jak wejdzie dla zombie, dla szkieletów i dla wszystkiego, co tutaj tylko wejdzie. To jeszcze akurat mi rośnie, czeka do rozmnożenia się. No i chałupa jest na takiej skale. No to więc będzie trzeba akurat wrócić do naszej wioski. Bambusy również posadziłem w lesie. Aby tak daleko za bambusem nie podróżować, nie, to by musiał płynąć nie wiadomo gdzie. No i teraz powrócę tutaj. Szybko się zdrzemniemy, aby zrobił się dzień. Tylko drzwi trzeba zamykać, aby jakaś menda nie wlazła. Znowu jakieś potwory, nie mogę tutaj spać. No dobra, ale to i tak już ten cały odcinek razem z poprzednimi nagrywaniami no będzie już mniej więcej się kończył. Zazwyczaj takie do 30 minut filmiki nagrywam. Czekał. I tutaj jeszcze, tutaj taką małą grotę zrobiłem. Tylko nic tutaj nie ma niestety. No i przerobiłem cały ten tutaj wybrzeże. Czyli stworzyłem tutaj takie pagórki.
Te pagórki, no. Strome ściany. Dobra, to więc będę żegnał Was i zapraszam do następnych moich odcinków z Minecrafta, które odbędą się za parę miesięcy na pewno. Chyba, że coś wymyślę, aby tutaj coś może spróbować budować na tym, bo tak, to trochę nudno jest oglądanie od podstaw budowy tego wszystkiego. Bo na dodatek trzeba bardzo dużo surowców zbierać. Ewentualnie jeszcze no, spróbujemy się w następnym odcinku gdzieś przejść. Natomiast żegnam Was. Jeżeli Wam się mój filmik podobał, możecie dawać łapki w górę. To więc, cześć!